Jeden z moich długoterminowych projektów, którym się już zajmuję praktycznie od roku. Klient polski pragnie wejść na rynek chiński z bursztynem i ze srebrem. Moim zadaniem jest pozyskiwanie klientów, pozyskiwanie producentów, pozyskiwanie odbiorców. To, co widzimy tutaj na displeju, to jest jaspis, chyba tak to się nazywa, jade. Bardzo popularny w Chinach. Chińczycy mają wierzenia kulturowe. Jaspis jest związany ze zdrowiem, ze szczęściem. Im bardziej zielony, im bardziej perlisty, im bardziej przezroczysty, tym lepszy. Bardzo dużo produktów właśnie z tej branży, z tego tytułu, że Chińczycy uwielbiają to, ten kolor. Ja osobiście nie rozumiem tego fenomenu, no ale oczywiście to nie jest moja kultura, no skąd miałbym wiedzieć. Ale są pięknie, jest dużo gemologów tutaj, dużo różnego rodzaju odmian tego jadeitu. W większości jadeit pochodzi z Mianmaru, czyli to się kiedyś chyba nazywało Birma. Moim zadaniem jest znalezienie odbiorcy albo szukanie odbiorców, którzy zechcą nie tyle co przyjechać, co odwiedzić Polskę, podjąć tą kulturę i zrozumieć troszeczkę tą kulturę naszego jantaru, naszego bursztynu. To jest w gruncie rzeczy fantastycznym produktem eksportowym. Chińczycy go lubią, ale Chińczycy lubią głównie ze względu na jego wygląd. Uwielbiają wszelkiego rodzaju czerwone bursztyny. Czerwony bursztyn kojarzy im się z kolorem złota, sukcesu. Jak podkreślałem wcześniej, to są głównie aspekty kulturowe. Aspektami kulturowymi trudno je pojąć. To jest długa tradycja, wierzenia, legendy. Ludzie... Szynida mi piama? Jeszcze chyba to nie dotarło do rynków europejskich. Jadeit. Być może kiedyś dotrze. Ja osobiście uważam, że to jest piękny kamień. Dużo pięknych produktów. Okej, no to mamy tutaj już kogoś. Fantastycznie. Ciekawe, skąd go sprowadzają. Zaraz weźmiemy wizytówkę i nawiążemy kontakt. Klient polski jest dosyć średniej jakości producentem z wybrzeża, udziałowcem w jakiejś kopalni w Polsce i bodajże na Ukrainie. Interesuje go rynek chiński z tego tytułu, że rynek chiński oferuje nieprzebrane rzesze klientów. Chińczycy są bardzo zwykle zaszokowani, kiedy obcokrajowiec zaczyna gadać do nich po chińsku. Często może to jest wina mojego akcentu, moich tonów. Dziwnie czasami reagują, jak się do nich zagada. Dziwnie. Czego chłopło cunali na lajda? Bolanda. Okej, czyli sprowadzają z Polski. No to już mamy jeden kontakt. Mój klient zwykle przyjeżdża, odwiedza ich, aranżujemy spotkanie ze sprzedawcami, dealerami. Polski bursztyn ma niesamowitą renomę w Chinach. Proszę, mamy tutaj więcej. Czego chłopo, co nali, lajna? Elosa. Mamy ruski tutaj, bardzo piękny. Nieobrobiony. W formie drobnej, w formie grudy kryształków, proszę, tutaj mierzenie. A tutaj mamy już wyroby rosyjskie. 20-30 dolarów. Losyda ma. Ukalanda. Jomimpiema? Lauban. Dzięki, łoj, nie dam impiema. Sisia. Ukraiński. Sinku nie. Pieczę pełnię. Od tyłu robione. Bardzo zadowoleni są, jak się z nimi zagaduje. Wracając do mojego klienta. Produkcję i sprzedaż na Chiny w zeszłym roku zamknął prawie w 350 kg. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało.
Chińczycy powolutku zaczynają kupować ze względu na to, że im się smaki zmieniają. Coraz bardziej wybierają różnego rodzaju produkty z Indii, wybierają produkty z różnych kamieni, innych niż jadeit. Nie wiem, czy to jest jadeit to czerwone, czy forma jadeitu, czy to jakaś laka, czy to jeszcze jakiś inny kamień. Quasi szlachetny, półszlachetny, ale tego jest dużo i to się bardzo sprzedaje. Widzę to, wieszają sobie ludzie po samochodach, wieszają sobie to ludzie przy domach. No i handlarz kamieni również. Handlarze kamieni, handlarze modlitewnych różańców buddyjskich z wszelkiego rodzaju ziaren, pestek drewna, szlachetne, półszlachetne kamienie. Tego typu wystawy to są fajne miejsce, żeby nawiązać kontakty, poznać ludzi, a przy okazji się buduje sieć kontaktów, które są dobre do zaoferowania. Do zaoferowania naszym klientom. Głównie to szmelc, mydło i powidło, ale kto wie, czasami można naprawdę znaleźć fajne i ciekawe kontakty. Szczególnie gdy klient dzwoni i szuka, a trudno je znaleźć od ręki, a tak to baza danych się cały czas buduje. Dzięki tej bazie danych udaje się egzystować i wspierać polskich klientów. Oczywiście kamienie szlachetne, półszlachetne, wszelkiego rodzaju kory, drewna, zdrowotne. A, tu pachną, to są balsamiczne jakieś drewna. Prześliczny zapach. Trociczki pachnące. Wszystko się elegancko sprzedaje. Bardzo ładnie, bardzo ciekawe. Muszę koleżankom tutaj powiedzieć, żeby wpadły. I co oni tutaj mają jeszcze? A proszę. Wszelkiego rodzaju zestawy do picia herbaty. Do picia herbaty. Do całej tradycji picia herbaty. To jest bardzo ważne w kulturze chińskiej, że te naczynka są ładne, estetyczne, przyciągają oko. Jadeitu jest masa. Chińczycy kupują jadeit, ale trudno jest kupić dobry, właściwy jadeit, bo z tego, co słyszałem, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo podróbek jadeitu. To czerwone muszę sprawdzić, co to jest. Tego nie widziałem nigdy tego wcześniej. Jakiś kamień półszlachetny. Widzę Hindusów na wystawie. Widzę Indonezyjczyków. Ale widzę mało, to jest dopiero początek wystawy, widzę mało naszego, nawet rosyjskiego też. Anyhow. A proszę, stoisko z herbatą. Piękne. Bują. Podziwiam, hegłola, się. O, stare rodzaje herbaty, nowe rodzaje herbaty. Jomimpie maloba. O, kecinga łoba. Herbaty są też bardzo fajną rzeczą. Ostatnio dostałem zamówienie od firmy polskiej, która na święta sprowadziła do Polski 6000 opakowań herbaty i rozdali swoim klientom. Jako coś takiego bardzo oryginalnego. Piękne te niektóre herbaty, smaczne. Ja osobiście piję herbaty. Zabudama! Okej. Weixinba. Nie ma wizytówki, ale się wymienimy. Wymienimy się swoimi QR-ami. China tea, red tea. Ha. Oni jał sało. Ha. I co na ile da? Czy bendida ma? Fujiana, okej. Fujiana, okej. Fagej Wodwansi niż Zhongguo Cha. Zhongguo Cha, tak. Ha, się się. Kankan Zhongguo Hongmu ma? Ha, ma sang lajla. Okej, wymieniliśmy się kontaktami na WeChacie. WeChat to jest taki chiński WhatsApp. Anyhow, co my tutaj mamy? O, wełna, ładniutka wełna, producentka wełny. Suzhou, szczególnie okolice, są słynne z produkcji swetrów, zarówno i kaszmirów, jak i zwykłych czesanych wełn. Jak tutaj widać, pani wystawia. I nie są wcale takie drogie, $50 za spodenki.
$60. Cena wystawowa, ja myślę, że 1/3 by z tego można było dostać finałową cenę. Czyli ja myślę, tak za 180-200 by to kupił. Bardzo ładne. Prześliczne. Kopiuję bardzo często modę z zachodu. Produkty zarówno Ralpha Laurena, Nautiki, Polo czy Tommy Hilfigera. Chińczycy nadążają za modą, no bo tutaj są, znajdują się centra produkcji wełny na przedmieściach i to kwitnie, mają dostęp do natychmiastowych rynków zbytu, do natychmiastowych nowych designów. Wszystko, co wchodzi na rynki zachodnie, od razu się pojawia na rynkach chińskich. Jakieś cuda niewidy z jeleni. To nawet nie wiem, co to jest. Nie wygląda jak róg. Czyżby to był... Tak, dokładnie. To, co pomyślałem. Czyli część jelenia do sikania. A rogi. Rogi pokrojone w plasterki. Suche, surowe, zalane. Z tego, co tutaj widzę, to są również wszelkiego rodzaju gruczoły jelenie. Pudry. Łapki. Ścięgna do gotowania zupy. Rzęsień, tani rzęsień, drogi rzęsień, zioło na ciśnienie. Tutaj widzę, że jest zioło na astmie, na kaszu, nazywa się gancao. Bardzo dobre. Rzęsień kiszony. To na kaszel. To na prostatę, bardzo dobre. Podobno obkurcza. To nawet nie wiem, co to jest. Te małe korzonki służą do obniżania cholesterolu, wszystkie tutaj urządzenia i wszelkiego rodzaju medycyna. Fajnie jest mieć. Warto wziąć wizytówkę, załapiemy. Znowu kamienie. Jakieś tutaj ziarna. W formie medycyny, kawałki rudy, odkówki. Fajnie to wygląda. Każdy tutaj ma jakąś formę hobby, która jest zamieniana, monetyzowana. Zdolności Chińczyków do monetyzowania swojego hobby, pochodzenia, rodzinnych kontaktów są niesamowite. Potrafią zamienić praktycznie wszystko. Stare korzenie, stare drewno, stare odpadki z drewna potrafią zamienić naprawdę w cuda kultury. O proszę, co tutaj? Tutaj mamy. O, to jest kawa z Indonezji, tak? To jest ta z Indonezji, czy gdzieś tam z południa. To jest ta kawa, którą ten zwierzaczek zjada, a później wydala. I oni robią z tego kawę. I ta kawa jest bardzo droga. Tutaj dzisiaj jest ostatni ten... O, jest. Butanda ma. Tak, to jest ta indonezyjska. Jeszcze wrócimy. Pohaja dżon dżon mam uchwila. Dzidien dżon i chwila. Dzień tien, haj szy mintien. Nie było co za. A. Co za, inga szy mintien. Mintien, o chwila. Sisie, sinku. Kawa smakuje jak kawa. Ale ciekawe, no już. Coś ciekawe ma. Jo mimpie ma. Umeda gączan, jo nama dłoko, churugło. 但是您这款下次发货是贵的。我们现在在做最后的推广，它是秋冬的新品首发。你在工厂在哪？我们在昆明。在昆明，昆明的。我们现在这款是这样的。是100一盒，是买200送一盒，只是为了做一个推广。是真的吗？对，但是您下次发货为100、200一盒，快递费自己来承担。哦，OK，我知道了。所以买200送一个。对，一盒300，可以独立包装。
幅度里包送。这个呢？这个豆儿贵，我们是680一个。680。对。那这个是真的，不过我要卖羊嘛，我要卖这个，嗯。这个为200。嗯。这个是600。600克，680一个。600 ，OK。100 dolców za 200 gramów tej kawy。因为我家豆儿贵，这款为速溶。嗯，我知道，我知道。对，但是这里含了5%的牛奶。5%牛奶 ，OK。这款有糖的为75。100%这个没有了吗？100%的就是。100%就这个。粉还有盐粉，盐粉的这个盒子的多少？原粉为100一瓶。100一瓶。对，100克。100克，100块钱。对。还不贵。这个原粉是我们给你过滤完以后自己回家自己，不需要过滤。OK。谢谢，辛苦你了。OK。No i właśnie, dogadaliśmy się ceny. Malarze. O Jezu, ja uwielbiam te plakaty. Uwielbiam to malarstwo wodne. Moja żona tego nie trawi. Ale ja bym sobie chciał w mieszkaniu wstawić coś takiego. Muszę sobie przygotować jeden z moich pokoi i zamienić go na biuro i po prostu poobklejać tymi prześlicznymi wodnymi kolorami. A cena tutaj tej kawy z Indonezji, ja podejrzewam, że to nie jest z Indonezji, oni chowają po prostu te zwierzaki. Oni są z Kunmingu, czyli są z Yunnanu, z prowincji Yunnan. Wymieszana z mlekiem instant kawa u nich kosztuje za 3 paczki 200 juanów. To nie jest zła cena. Kawa instant kosztuje 100 za słoiczek. Natomiast w ziarnach kosztuje 600 za 200 gramów. Cena całkiem sobie. Wygląda to, że to jest jakiś ser. Chyba ser, suszony ser. No i znowu prześliczne, wodne kolory. Boże, jak mi się to podoba. To jest piękna sprawa. Takie wodne kolory są tutaj dosyć tanie, szczególnie na wszelkiego rodzaju wystawach. Potrafią kosztować te mniejsze. Już za 50-60 juanów można kupić. Te większe za 300 juanów, czyli około $50. Piękna sprawa, piękny wydruk. Pięknie to wygląda. Niektóre są kiczowate. Ja osobiście lubię te monochromatyczne albo te takie z małą ilością kolorów. Te za bardzo kolorowe to za bardzo gryzą w oczy. O, ten jest piękny. To jest śliczność. Co tutaj mamy dalej? Znowu następne ziarna, zioła, kaszel, kwiaty, pędy bambusa, herbata. To jest moda. Chińczycy uwielbiają tego rodzaju wszelkie napoje. Chryzantemy są bardzo dobre, uwielbiane przez kobiety. Kobiety praktycznie piją chryzantemy codziennie. Pączki róży na urodę, herbatę cała w liściach. Kobiety szczególnie lubią to, dbają o zdrowie swoich mężów. Kupują im wszelkiego rodzaju zioła, wszelkiego rodzaju herbaty. Chińczycy dużo piją alkoholu, szczególnie biznesmeni. Więc starają się chronić swoje zdrowie przez picie herbaty. Herbat tutaj jest od groma, od liku. Każda rzekomo posiada jakieś własne możliwości zdrowotne. Jedne herbaty są na nerki, drugie są znowu na samopoczucie, na ciśnienie, na przepicie. Dosyć popularna jest puercha, to jest taka ciemna herbata. Przyspiesza w organizmie wydalanie toksyn. Organizm usuwa toksyny bardzo szybko. Ja osobiście preferuję tajwańską herbatę z Tajwanu. Nazywa się Gao Shancha. Jest delikatna w smaku, zielona, nie za bardzo aromatyczna i nie jest mocna. Jej można wypić parę filiżanek. Niektóre herbaty są niezmiernie mocne, szczególnie z Fujianu, herbaty prażone. Wypiję 2-3 filiżanki takiej herbaty i zaczyna mi serce kołotać. I to czegoś tych herbat nie za bardzo sobie chwalę. Następny handlarz herbaty. Następny handlarz jest pis. O proszę, mamy chłopu. Czego chłopu, co na nie lajda? To jest też rosyjski. Dużo rosyjskiego w gruncie rzeczy. A patrząc na ceny, zauważyłem, że rosyjski jest tańszy niż polski. Polski jest bardzo drogi. Polski jest bardzo drogi. O proszę, jakieś. Też wygląda jak elegancko. Amber. Co na Elida? To jest Miendiana. Miendiana. A. Okej.
缅甸。A nie wiem, gdzie to jest Miendien. Muszę zobaczyć sobie w słowniku. Ale to nie jest europejski, to jest azjatycki. Bardzo interesujący. Tego typu wystawy są bardzo fajne. Do meblowania mieszkania, do zaopatrywania sklepów, które handlują wszelkiego rodzaju ciekawostkami z Orientu. Prawdę mówiąc, na biżuterii się nie znam. Na wyrobach artystycznych chyba za tępy jestem. Natomiast klienci często zamawiają tego typu rzeczy jako prezenty korporacyjne. Szczególnie w USA. W USA coraz więcej biznesu jest robione z Chińczykami. Chińczycy kapitałowo podbijają USA. To znaczy podbijają w tym sensie. Coraz więcej biznesu robią, coraz więcej kontraktów, coraz więcej zamówień, coraz więcej kooperacji. Dlatego Amerykanie lubią z tego tytułu, że są wystawieni, że są przyzwyczajeni do tego, że jest odmienność kulturowa, starają się również wszelkiego rodzaju kulturowe prezenty sprawiać swoim chińskim kooperantom. Ja myślę, że to jest przyjemny aspekt globalizacji. Kultury się uczą o sobie, kultury poznają własne zwyczaje, kultury poznają nawyki, a też dociera się do serca chyba klienta, partnera, czy odbiorcy, czy nawet kontrahenta przez drobne prezenty. Kultura prezentów generalnie jest w Chinach. Wszyscy lubią prezenty. Kto nie lubi prezentów? Bo widzę, że tego żółtego, przepięknego bursztynu jest coraz więcej. Chińczycy go lubią przez to, że jest taki żółtawo-złoty. Kolor się dobrze kojarzy. Poza tym jeszcze chłopom, co na Lilajda? Losy. Wszystko ruski. Nie wiem, nie znam się na jakości. Wiem, że mojego klienta, odbiorcy chińscy bardzo sobie chwalą jego bursztyn z nadmorza. I to chyba gdzieś tam spod Lublina też wydobywają. Nie jestem ekspertem w tych sprawach, ale Chińczycy to lubią. A jak Chińczycy to lubią, to wydają pieniądze. Generalnie przebicie z tego, co żeśmy rozmawiali ostatnim razem, kiedy on był tutaj na wiosnę w Chinach, przebicie na bursztynie polskim po opłaceniu podatków. Oczywiście on to wszystko eksportuje legalnie. Jego podwykonawcy, odbiorcy też to importują legalnie. On mi kiedyś to wyliczał, że on w Polsce w porównaniu do cen polskich ma przebitkę sześciokrotną. Także myślę, że się opłaca. I też zależy oczywiście od klienta. Na pewno produkt zależy od klienta, produkt zależy od wykonania, od finiszu. O takim talerzu marzyłem. Muszę kupić sobie co najmniej 4 albo i 6. Takie piękne, rodzinne talerze. W niedzielę, jak teściowie przychodzą, będę ich raczył tym. Gwiazda narodowa Chin. Piękna sprawa. Te wazy są też cudowne. Fajnie to wygląda, ale do tego trzeba mieć duże mieszkanie, żeby to się ładnie eksponowało. O, tu jest następny od kawy. Też sprzedaje kawę. Identyczną, jak żeśmy widzieli wcześniej. Anyhow. Bujona, xiexie. Xieja, taiga. Wodzidala. Następnym mnie zamawiał na kawę, ale mu powiedziałem, że mam wysokie ciśnienie krwi, nie mogę pić. A pani szybko, to są Chińczycy, to są mistrzowie biznesu. W przeciągu sekundy zripostowała, to pij bez cukru, to ci nie będzie się podnosiło. A tu mamy mistrza, który robi przepiękną ręczną kaligrafię. Prawdopodobnie ktoś bardzo sławny. Pisze poematy i podbija pieczątką własną. Podejrzewam, że jakaś bardzo znana postać, albo ktoś z branży, ktoś z fachu, skoro przykleja. Chińczycy bardzo to lubią. Dużo moich znajomych spędza wolny czas malując te znaki chińskie. Do tego spędzają czas w domu poprzez ćwiczenie charakteru. To jest jedna z form ćwiczenia charakteru. Bardzo fajna. Na ulicach w lecie widuje się często również emerytów. Mają porozkładane takie na trotuarze z materiału
wykładziny, do którego używają, do którego rysowania znaków używają wody. O proszę, jakie piękne kamienie. Wyglądają jak kawałki boczku. Prześliczne. Widziałem to u kolegi w samochodzie, wiszący taki kawałek boczku. Kamienny. Śmiesznie to wygląda. Muszę się zapytać, dlaczego. Być może to są chyba dla ludzi, którzy są spod znaku świni. I oni sobie właśnie takie boczki, takie świnki wieszają w samochodach. Ja jestem spod znaku psa. Ale nie mam nic z psa w domu. Chińczycy są bardzo przesądni z tego tytułu. Na każdym kroku, czy w domostwach, czy w biurach, czy w samochodach można znaleźć wszelkiego rodzaju takie właśnie artefakty związane z przesądami, ze zdrowiem. O proszę, mamy srebro. Bardzo ładne srebro. Fajnie robione. Czerwone drewno. Wyroby z czerwonego drewna. Wracamy poprzez herbatki, korzenie, wszelkiego rodzaju owoce morza suszone. Te owoce morza suszone rzekomo pomagają na schorzenia. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale są diabelnie drogie. 5200 juanów za pół kilo. Prawie 1000 dolarów. Daj Boże, że będę miał dużo zdrowia i długie zdrowie. Nie będę musiał wydawać takich ilości na lekarstwa. To w gruncie rzeczy kosztowne jest. Choroba jest kosztowna. A tu meble z ich drewna czerwonego. Śliczne, ale niewygodne. Jeden z moich klientów, który robi w branży silników samochodowych, ma dom cały zrobiony w tych meblach. Pięknie to wygląda i pięknie pachnie w domu.